Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Śmiejemy się właśnie tutaj w gronie rodzinnym i przyjaciół, że musiałem zrobić taką okrężną drogę do tej mojej za dzieciństwa wymarzonej ekstraklasy, no ale widocznie tak musiało być. Jestem zadowolony z tego, że byłem w tej Bułgarii, a jeszcze bardziej zadowolony z tego, że wróciłem do Polski na najwyższy poziom rozgrywkowy. Zawsze mówię o tym, że te pierwsze sześć drużyn jest na wysokim poziomie organizacyjnym i piłkarskim, no te tyły jednak jest różnica, ale ogólnie poziom, ja uważam tak, zawsze mówię, że ta liga jest niedoceniana, a powinna być jednak troszeczkę bardziej doceniana. Nie ma żadnej historii, po prostu od początku mojej seniorskiej przygodzie, czy tam karierze, jak zwać, a lubię ten numer i się cieszę, że mogłem tutaj w Śląsku Wrocławskim zostać. Nawet chyba niedawno został wybrany zawodnikiem sezonu według kibiców. Gratulacje dla niego. Wiem, bo śledzę Ekstraklasę, że trzyma wysoki poziom, jest dobrym bramkarzem, ale tak jak już wcześniej wspominałem w jednym wywiadzie, że nie po to wracam do Polski, żeby siedzieć na ławce rezerwowych. Wiadomo, trener decyduje, ja każdą decyzję uszanuję. Ja mam swoją robotę na boisku, a to się wydarzy, no to tak jak mówię, to trener jest szefem i trener będzie decydować. Były inne propozycje, ale najkonkretniejsza była ze Śląska. Ja już gdzieś wcześniej, jak już rozmawiałem z moim menadżerem, już bardziej skłanialiśmy się ku Śląskowi, że im bliżej tego podpisania, tym już praktycznie nie było żadnych wątpliwości. Cieszę się, że jestem tutaj, bo wszystko, już nawet przez te dwa dni poznałem, że wszystko tutaj działa profesjonalnie. Organizacja też jest na najwyższym poziomie, a o to mi chodziło właśnie.